Halo widzowie, witam was wszystkich bardzo serdecznie. Słuchajcie, dzisiaj tak wszystko tutaj w popłochu, szybciutko musimy zaczynać. Przepraszam was, że tak wszystko dzisiaj agresywnie. Na początku zostawcie tylko łapeczkę w górę, subika, wiecie, tam dzwonkiem. I w ogóle, dobra, a my już bierzemy się za robotę, patrzcie. Odpięłam już pług, Ursusa przygotowujemy, a gdzie jest MTZ? A, MTZ tu, właśnie jeszcze MTZ-a trzeba rozpiąć, szybko, cyk, cyk. Gdyż MTZ-a dzisiaj będziemy używać, dobra, szybko tylko jeszcze go podepniemy. Zobaczcie, nie chciałam kurde dzisiaj katować tej mojej przyczepki, no bo ona jest mała, kurde, na nią tu nawet 3 tony nie wejdzie. No i pożyczyłam od sąsiada taką, zobaczcie, na dwóch, na jednej osi. Zobaczcie, podwójny bord, no wielka jest. Gdyż dzisiaj robimy akcję kukurydza. Jasiek dzisiaj przyjeżdża, on już jest w drodze, powinien niedługo być na przystanku, od Teresy wraca. O, tu jeszcze Bizona trzeba będzie odstawić. No i tu będziemy dzisiaj usypywać kukurydzę. No a Ursusa trzeba będzie wziąć do ugniatania, no Jasiek będzie musiał pomagać. Ale jak wiecie, no ja swojej sieczkarni nie mam, tak? I już się ugadałam tam z Zenonem, że mi pożyczy. Muszę do niego tylko prędko jechać. No i trzeba będzie... A nie, ja może najlepiej to pójdę. Pójdę na piechotę, bo... No bo kto pójdzie sieczkarnia przyjadzie? No a przecież ten... Jasiek to kurczę, no nie, będę musiała go nauczyć jako... Będę musiała Jaśka jakoś podszkolić. Myślę, że powinien sobie poradzić, kurde, z jazdą, sieczkarnią, z robotą. O, tu Zenuś mieszka. Myknijmy do niego. Zenon! O, jesteś, jesteś! Siemanko, słuchaj! No ja... Będę mogła to sieczkarnię zapożyczyć dzisiaj, Zenuś. Możesz, ja sobie ją przygotowałem, to możesz. No widzę, żeś przyprowadził. Ja ją pomyłem i wszystko gdzieś zrobiłem, to możesz to powiedzieć. No ładna, kurczę, ale nie ucholańcie. Tylko ja ją odpalę ci kupowałem, bo ona chodzi. O, no chodzi marzenie. A? Ty Zenuś, a ona na pewno na chodzie, Zenuś? Na chodzie, boba. Masz pytanie, jak jest? Dobra, pytań. No dobra, Zenek, to... A może byś mi wyjechał ją na drogę, co? Ja wyjadę, tak... ja wyjadę, ja sobie ja w cofaniu, to wiesz. No wąsko tu nie, u ciebie. Tylko ja tylko zobaczę, czy to wiesz. Tak szczerze, bo nie wiem, czy ona odpala. O kurde! Chodź, glad! A noże się kręcą, czekaj, zobaczcie, weź teraz odpal! Nie, wyjdź tamtą! No odpal, zajrzę! Nie, przejdź tamtą, nie zajrzę. Odpal, odpal! Odpal! A czekaj, kudły mi wkręciło, gaś, gaś, gaś! Dobra, dobra. A ty, córku, co u ciebie słychać, córku? Co, jeszcze raz, jeszcze raz. Co u ciebie słychać, mój córku? Szczurku? No, fajnie powiedziałem na ciebie? Tak, fajnie, nie? Taki, no bo tak się mówi teraz, wiesz. No ja wiem to. Do kobiet, bo ja wiesz, ja jeżdżę na ten, na imprezy, na remizę i ja wiem jak teraz jest, mówi się do dziewczyn. Nie, tak. Ja akurat wiesz, pierwszy raz usłyszałam, żeby ktoś do kobiety szczurko mówił. A mi mówią, że jestem kreatywny, wiesz? Jaki jesteś, Zenuś? Kreatywny, wiesz? Kreatywny, no. To sam, właśnie... sam wymyśliłeś te powiedzenie? Nie, tak mi mówią dziewczyny, wiesz, bo dziewczyny mnie lubią, dziewczyny mówią, że jestem fajny. Wszystkie by chciały ze mną być, wiesz? Wszystkie, wiesz o tym? Wszystkie by chciały, wiesz? Ale wiesz, ja nie chcę wszystkich, bo ja jestem, bo ja nie chcę wszystkich, ja nie chcę po prostu, bo ja nie jestem taki łatwy, wiesz? A, no, tym... no wiem, Zenuś, wiem o co chodzi. No wiadomo, ale wiem, że... wiem, ja wiem, że ci podobam dziewczynom, wiem o tym. Bo one chce się ze mną całować. A, całować, no tak. Nie no, to ja wiem, Zenuś, ale zobacz, jako ty wprawę masz. Tutaj tak wąsko, a ty przejeżdżasz i tak pary, no kurde. To nie dziwota, że wszystkie dziewczyny to się tobie podobają, no. Znaczy nie mi, znaczy ja się nim podobam. Znaczy no. Mówią, że jestem, ale wiesz co mówią na mnie? Że jestem fajny, że jestem zajebisty. Znaczy tak mówią. A, no to... zajebisty po prostu. Że wiesz, pogadam tu, po tańce, tu za dupkę złapię, wiesz. Wiem o co chodzi.
No i tak gadają. No, dziewczyny, dziewczyny to lubią, wiesz. To lubią mnie, bo po prostu, wiesz, mówią, bo, że ja jestem inteligentny, że fajnie umiem zagadać. Wiesz, nie, no. To no ale i wygląd, kurde, masz, nie? To wiadomo. No, jest, ja dbam o siebie, ja... Nie, to ja, widać na zewnątrz. I wąs, ja jeżdżę do Helenki, do Fryzjerki za 15 zł to co miesiąc i ona mnie obsypie zawsze tak gdzie, żeby tak fajnie wyglądał na takim imprezach. Nie no tak, a no to i, jak, i jak okular trzeba, modny i fryzurę. A wiesz, bo ja zawsze jak trzeba też i piwo postawię dla dziewczyny i one to lubią. Ja się Zenuś, weź czekaj, bo tu jadzie ten, Kaziu jadzie ładowarko, chodź przepuścimy. Jedź gnoju, nie wąsy. Go tak nie lubię, chama, że ci mówię. No Kazia! Też... O, nie lubię go. Nie powiem dziecko. A no. No, słuchaj. A, mogę powiedzieć no... jedno słowo? No. Nie lubię go chuja. Przepraszam za to słowo, ale... No ja nie... wiem, to ci... Wiesz co? I trafiał mnie się nie, na imprezie, trafiał mnie się. To ja... Bo chyba on zazdrości, że ja mam się w karnie, a on mimo. A no to na pewno zazdrości, bo wiesz... Ty to, słuchaj, Zenuś, biznes wiesz... kręcisz, to się karnio. Tak, bo ja wypożyczam ją. I właśnie o to no, chodzi. Wiesz, tak jak mówiliśmy wcześniej, nie? 500 zł będzie za to. No Zenuś, no ale to ja tobie się podobam i co? I ty pieniądze ode mnie chcesz? Ja? To ja tobie się podobam, ja wiem o tym. A, o, no dobra. Bytek jedzie, Bytek! O, a, no dobra, trąbi, kurde. No cześć, tutaj przywitam się. Dobra, Niko, no. Przywitam się. Cześć, Bytek! Przychodzę. A to czemu dzisiaj? Widziałaś? To powiedział? No to... Co to powiedział? Powiedział, że mi spieprzał, tak? Powiedział, ja mu coś powiem. Bytek! Ty mnie upakuj! Co ci chodzi? Co ci chodzi? Co ci chodzi z tymi kolegami? Co ci chodzi z tą szkodą tu? No to spieprzę. No to idę z tą. A to co? Zbyszek się z tobą nie lubi? Nie, bo wiesz, ja z nim też cię nie lubię. To po co się... No, Bokorek jest! Jest, Bokorek jest! No dobra, to masz te 500, masz! Dzięki. No dobra. Trzymaj się. Trzymaj się. Cześć. No poczekaj, poczekaj chwilkę. Cześć, baby. Cześć, cześć. Dziewczyny to lubią. No i widzowie, no widzicie, jaki Zenek jest. Kurczę, no ja chciałam szybko, ale... No on to lubi pogadać i w ogóle, no on już jest taki śmieszek, hechesiek, wiecie o co chodzi. Dobra, muszę szybciutko, bo muszę jechać po tego, po Jaśka na przystanek, kurde. Bo pewnie tam płacze już. Gasię tą maszynę, ale czekajcie. Nie pojadę, bo że on ten Jaśek, cholera, samochód wziął. Wziął samochód i nie oddał, no. Nie no, kurde. Czekaj, to ja dzwonię do jego. Ja dzwonię do jego, bo teraz przesadził. To on samochód wziął i co? Halo, Jaśko! Cześć, Jodzia. Gdzie ty jesteś? Robota, czeka! Jodzia, bo ja samochodem pojechałem ci przyjechać kawałek. Do chałupi raz, dwa, z oczku kukurydzy mielim kocić. Miałam ci oprowadzić i w ogóle. Kocz tu raz, dobra, dwa. Dobra, zaraz będę, ciocia, nie denerwuj się. No dobra, to chodź szybko tylko, dobra? Za chwilkę będę, no za chwilkę będę. Dobra, i samochód ma być no, cały. No cześć, dobrze, cześć. Cześć. No widzowie, jaki ten Jaśko jest niemożliwy, no. Dobra, czekajcie. MTZ-a bierzemy, bo MTZ-em będziemy jechali z to. Z przyciepu, to już ja podciepię, no myślałam, że mi Jaśko pomoże, ale dobra. Już sobie jakoś dam radę, cholera. Cyk, dobra. Podciepiamy, kabelki. Jak to będzie fitowa... O! Jest mały drań. Powoli tylko mnie tu, Jaśko. Wysiadaj, chodź. No cześć, słuchaj, chodź. Gdzie ty? Powiedz widzom, czemu cię tak długo nie było. Wyjaśnij swoją nieobecność. No. Przepraszam. Wiesz, że oni na ciebie czekali i się o cię pytali cały czas? Przepraszam, ale ja się wstydziłem. Czego ty się wstydziłeś? Ja bo mnie noga bolała. Nie było mnie, bo mnie brzuch bolał i noga i głowa mnie bolała i nie mogłem, bo mnie brzuch, głowa, powtarzam, brzuch, głowa i noga mnie bolała i nie mogłem być.
Dobra, tak szczerze powiedz, co do tej szkoły, serio chodziłeś, czy to wymysły są takie same jak te, co teraz gadasz? Nie chodziłem. A u Tereski byłeś? Nie byłem. To gdzieś ty był tyle dni? U kolegi byłem. Dobra, Jaśko, a tą konkubinę żeś poderwał na moją furę? Nie. A Maćka lałeś? Ciocia, tylko jest pewien problem. Nie denerwuj mnie nawet, że coś się stało. Ciocia, poczekaj, bo muszę ja to sprawić, czy tak naprawdę jest, czy nie. Co? Ciocia, z lewej strony bardziej wystaje opona jak z prawej. Nie wiem, czy ja coś gdzie uderzyłem, czy to tak już było. Nie no, debil! Ciocia, z lewej bardziej jak z prawej wystaje. Albo mnie się zdaje. Ty no, nie zdaje ci się, to... Ty cały most przegiąłeś, driftowałeś, powiedz prawdę! Powiedz prawdę, wracaj tu! Wracaj tu, Jaśko! Powiedz, czy driftowałeś! Mów! Przyznaję się, driftowałem! A mówiłam, nie driftuj! A mówiłam! Chodź tutaj, muszę cię za ucho pociągnąć! Nie! Chodź tu natychmiast! Za ucho! Ja przestań! Chodź tutaj! Muszę za ucho pociągnąć za karę! Pieprzaj stąd! Jaśko, chodź! Chodź! Chodź do Konopskiego i Wartęgi! O, ty mały silaku! Chodź tutaj! Nie! Dobra, stój, nie będę biła! Nie będę biła, dobra, już, sojusz, gnoju, chodź! Chodź, bo robotę mamy, MTZ paliwo pali! Chodź tu! Słyszysz? Musisz? Jaśko, wysiadaj, no nie... Stój, coś ci powiem! Zobacz! Idziemy. Jak dzisiaj nie będziesz rozrabiał, to dostaniesz prezent, dobra? Naprawdę? Tak, i pieniądze, okej? Okay? Dobra, dobra, a gdzie jedziemy? 100 zł, dobra? Dobra, spoko, a gdzie jedziemy? Zobacz, jakiś sprzęt przyprowadziłem. Chodź tu, zobacz. O, fajny. Będziemy kukurydzę będziemy kosić, co się nazywa sieczkarnia New Holland. Mam taką samą koszulkę. Jak on. No to widzisz, dopasowałeś się, ale dobra, poczekaj. Trzeba najpierw kombajn odstawić, bo ja tu będę kukurydzę przywoziła. Poczekaj, ja odstawię. Mogę ja. No weź, mogę ja. Dobra, masz. Ale uważaj, proszę cię. Jaśko, do przodu, nie do tyłu, do przodu. No tylko powoli, tak. No ale trzeba wyjechać gdzieś tu na bok, co? Weź na razie tu Wierzeja zastaw, dobra? Bo tam nie ma za bardzo gdzie pojechać, tam na podwózie. O tutaj tak o? No tak Wierzeja zastaw, tylko tak, żebym dała radę przejechać. Dobrze jest, no coś takiego. O tak o? No coś takiego. Dobra, no możesz gasić, jak to się opuszcza? O tak. Dobra, zgaś, zostaw, zgaś. Jest dobrze. Tylko... Jaśko, będziesz się słuchał, to naprawdę się dogadamy. Nawet no dobrze, 150 będę... nawet ci dam. Ja jestem grzeczny. 150 ci dam, dobra? Ja jestem grzeczny, ciocia. No to super. A chodź, tylko ci coś pokażę. Chodź, pojedziemy samochodem. Dobrze. Pokażę ci, co porobiłam, jak ciebie nie było. Dobrze. Wsiadaj. A co tu mi się jakiej kontroli się, co jak odpalam? Co ty nie wiem, robił? To już się świeciły, jak ja jeździłem. O te pej, ten wykrzyki w trójkącie? Tak. To mi się nie zapalało, Jaśko. Tak, zamknij tu... O, przepraszam. Co? Przepraszam. Słuchaj. Zamknij tu klapę od bagażnika, ciocia, bo... Dobra, przepraszam, słuchaj, bo... patrz. Tutaj zasiana trawa jest, widzisz? Widzę. Teraz patrz. Tutaj skosiłam trawę i przewróciłam, sianko będzie do zrobienia. No, widzę. I chodź, teraz jedziemy dalej, ci pokażę. Czemu ci to jeździ poza sianem? Bo to niedawno siane, to nie szkodzi, to 2 dni temu siane, to jeszcze. Czemu od cioci czuję woń papierosów? Bo paliłam. Zobacz, tu obornik żem porzuciła i już zorałam wszystko. Ale teraz patrz, jaki tu się cyrk stał, Jaśko. Zobacz, patrz jak zalało. Taka pomóc ostatnio była za oczkiem, bo to jest drama. A co to zalało? No,
powódź taka była, wiesz, że tutaj dołek jest. Ale co to jest, to błoto czy co to jest? Błoto się zrobiło, zobacz. Aż do samochodu wlatuje. To jest? Patrz, zobacz. Cholera, jakie błoto. A od czego to się zrobiło? No, deszcze padały, toć, powódź była na wsi. Aha. Zobacz, jakie błoto. Będziesz musiał teraz samochód umyć, bo cały brudny. Chyba ciocia. Jaśko, kto ubrudził? Ciocia ubrudziła. Ale w twojej intencji, bo tobie chciałam pokazać. Ciocia to świntuch. Ty jesteś świntuch. Tak mama mówiła. Co, Tereska tak mówiła na mnie? Ciocia świntuch jest. Dlatego, że krówki hoduje, tak? Dobra, chodź. Mhm. Ale żeś upierdzielił ten samochód, no masakra, Jaśko, z tobą. Ja umyję, ciocia, daj, ja umyję, daj, ciocia, to masz, umyj. Jestem grzeczny. Masz, umyj i ruszamy na pole, bo naprawdę, koniec tego, Jaśko. Jory, łary, siabada, bada, more. Dobra, cicho. Cicho, bo mnie głowa boli. Wczoraj trochę popiłem. Słuchaj, Jaśko. Ładnie, śpiewam, ciocia. Pięknie, dobra, ty będziesz jechał już Holandem, okej? Okay? Dobra. A będziesz umiał czy ci tłumaczyć? Umiem. O, tutaj tak o pewnie. No, tylko powoli, nie z takim zrywem. I dawaj za mną, bo ty nie wiesz, gdzie jest pole. Zaczekaj tam, ja cię... mogę? Możesz, to mój wyjazd. Tylko powoluśku. I w prawo. Prawo? No. Cholera, ale w prawo jedź, a nie w prawo tyłem. I ludzi na ulicy kiwasz, nie wiedzą, gdzie ty jadziesz. Czekaj, ja pojadę pierwsza, ci pokażę. Bo tu... On duży jest, jak wysoko tu się siedzi. No, to jest sprzęcior. Tu dwa pola czemu mamy tu cuchnie? Do... Bo się spierdziałam, jak jechałam, ale to nic. Czekaj, stój, bo za daleko pojechałem. Cofnij. O, właśnie. Wiesz, mi się czasem myli, bo ja już jestem starsza. Ja wiem, ciocia. Dobra, i jak coś to... A ciocia przepisze mi gospodarstwo? Nie ma takiej szansy. Mama mi tak mówiła. No to kłamała cię. Czekaj, ja muszę podjechać. No dobra, i teraz... Słuchaj, ja ci teraz wytłumaczę, jak to działa. O tym? Co? To się włącza? Tak. I zobacz. A. Teraz, jak będziesz jechał i tu wiesz kościół i w ogóle, to zobacz. No. Tą rurą, co tu jest, to musisz sterować, żeby na przyczepę leciało i musisz patrzeć, dobra? Dobra, ja dam radę. Żeby na przyczepę wszystko leciało, dobra? Dobra, dawaj. No dobra, to ja ciemno. No, ruszaj. No, tylko celuj w przyczepę, to... Jezu Chryste! Jaśko, cofaj! Rura się zepsuła! Jaśko, a ci mówiłam, trzeba uważać! Toć to jest... Ałaja! Dziobnąłeś mnie! Jaśko, to jest... To jest Zenusia Holland! Powoli! Ostrożnie, dobra, na drzewka trzeba uważać! No dobra, dawaj! Dobrze, spokojnie! Dodaj gazu, ciocia! Dodaj gazu! Powolusku, no dobra, dawaj! Powolusku, przetnę. No dobra, przetnę tu. Dobra, możesz od razu na drugie, bo to też moje, no. Tylko nie rób pomijaków, Jaśko, nie rób pomijaków. Dobra, to pełna przyczepa zaraz będzie. Co ty gadasz, czekaj, ja wysiądę, zobaczcie, bo to wysoki bord. O, cholerko jasna. Dobra. Czekaj, jadę. Stop. Jaśko, bo nie sięgniesz. No dobra. I ogień. Jadą, świry, jadą! Jak to mówią? Jaśko, ile tam na przyczepie? Bo nie wiem, trochę będzie, ciocia, nie wiem. Ale jeszcze pełnej nie ma, co? Bo ja nie widzę, ma, bo wysoki ma. Można jechać. Dobra. Kurde, no nie wiem, tu na polu chyba trzeba zawrócić, to sąsiada, ale... No nie wiem, dobra. Jadź, ja za tobą jadę. Dobra, zobacz. Trochę jak polem pojedziemy, to nic się nie stanie, no. Nie rób tylko omijaków, bo to po drańsku jest. Ja nie robię. Weź. O, już trochę tam kukurydzki widzę. Jaśko, ile tam wejdzie jeszcze, co czy nie? Jeszcze wejdzie. Ty, nie wejdzie już, Jaśko.
Nie wejdzie! Wejdzie! Wejdzie? No dobra, dziadeczko wejdzie. Ty Jaszko, nie wchodzi, już nie wchodzi! Dobra. Ty już po wszystkim. Ja poczekam tu. Dobra, to jak coś na CB radio, tam możesz ze mną gadać, ja jadę. Ja jadę pierwszy odwóz zawieźć, kurde, tu jeszcze błoto jest. Chociaż tylko, żeby się nie zakopała. No, trzeba uważać, bo teraz ci powiem, na polach to nieciekawie jest. Trochę błotka widać, wiesz? A skąd te błoto tu się zrobiło? No to ci gada... A! Tam? Kurde! No? Nie, chodź tam w nowych Adidasach, bo tam gnój się mlała, tu pożar był. Tu sąsiadowi się Ursus palił. A ja widzę, że tu wypalone coś tak jakoś... No ja tu gnój lałam, nie, chodź w Adidasach nowych, bo to w gnoju. Dobra. Ja tu stoję, czekam. Dobra, to ja jadę. Zobacz. Szybko! Kurde, tu będzie chyba z 80 ton na tej przyczepie. Bo ja z Maćkiem niedługo idę na dwór. Na razie to robotę musi ze mną skończyć, te! Ciocia, da mi ciocia 500 zł dzisiaj. 150 ci mogę dać, jakbyś się słuchał. A 200? 200 to nie dam. 200, proszę. 200 to ja nawet księdzowi na tacy nie daję. Człowieku, a tobie dam. Daj. Nie dam. Daj, ciocia, daj, bo będę musiał być zły. Dobra, ogarnij się, może się dogadamy. Ale na razie bo się... będę zły. Na razie się zamknij, bo ja się muszę skupić, bo cofam. Cicho. Jeszcze słowo. Ogarnij się, Jaśko. Wybaczam. Spokój, zwierzaku. Ty zachowujesz jak zwierzak. Nie chcę. Cicho, cicho, powoli, bo ja tu mam skupienie ci powiem, bo to nie jest tak o hopsiu, że cofniesz się przyciepo. To nie jest, wiesz, tak o, już. Dobra, to jak tu kiperuję, o. Tu trzeba ostrożnie, kurde, żeby tu mnie się w silosie zmieściło te draństwo. No i później trzeba będzie cofać, o, dobra. Zobacz, jak to wyleciało. Jaśko, co tam robisz? Czekam, ciocia. Ty, jeszcze jedną przyczepkę przywiosę i będę musiała to ugnieść. No to wiadomo, no. Dobra, jadę już do ciebie, tam nie rozrabiaj nic. A ja czekam. A zgasiłeś Jucholanda, żeby nie palił? Diesla? Tak, zgasiłem. No to dobrze. Zgasiłem. O to wiesz, żeby na darmo tam nie palił paliwa, no. Dopiero to... teraz odpalam. O. Dobra, no dobra. Dawaj, ciocia, mi to dobrze idzie, powiem szczerze. Dobrze jest. Już teraz dookoła oblecieli. Dawaj. Ten MTZ to zaraz rozpadnie się na pół. W życiu, co ty, to jest mocny sprzęt. Lichy. Dobry jest. I dawaj, od razu zakręcaj, nie ma czasu. Dobrze? Tako? Dobrze jest. Dzięks. Ja nagram później, mamy filmik. Dobra, tylko tam wiesz, bez żadnych wygłupów, żeby Teresa nie gadała. No nie jestem grzeczny. Żeby tam mi nie gadała, wiesz o co chodzi. Ja wiem. Ja matki nie lubię. Nie no, Teresa dobra jest, ale wiesz... Nie, to... ja jej nie lubię, bo ona jest brzydka. No ja to ładniejsza trochę akurat, ale wiesz... No. Brzydsza jeszcze bardziej. Że co, przepraszam? Ja jestem szczery, ciocia. No aż do bólu, cholera. Żartuję. Żartowałem tylko. Tak wiesz, nie możesz za bardzo mi ubliżać, Jaśko. Żartuję tylko. Tylko ciocia trochę stara jest, ale to nic. Aj, zaraz stara. Stara proca. O, przepraszam. No, to już nie będzie 150, tylko będzie 0. Przepraszam. Nie chciałem tego powiedzieć, tego. Będzie 0. Nul, nic. Ja idę do domu. Dobra, no Jaśko, chodź, żartuję, no chodź, będzie. No to nikt mi nie denerwuje. Chodź, jadź. No powiem wszystko dla mojej mamy. Chodź, jadź. Jaśko! Jaśko! No? A co tu robią te karnistry? No nie wiem.
Jasko, czy ty spuszczałeś paliwo? Nigdy. Co te kanistry tu robią, Jaśko? Nie wiem, Ciocia, co tu się stało. Co te kanistry tu robią? Co, bo kto ma wiedzieć, ja tu nie chodzi. O, kolejny w kukurydzy. Nie, Jaśko, bo zaraz pasa zdejmę. Skąd mam wiedzieć? Co ty? Ja nic nie wiem. A ty wiesz, co mi się stało, jakby to się do kombajnu dostało? Dobra. Skąd mam wiedzieć? Przyznaj się, kradłeś paliwo? Jaśko, powiedz mi to. Ja tu nic nie kradłem. Jaśko, powiedz, czy kradłeś paliwo? Dobra, kradłem. No ale no to... No dobra, no ukradłeś, ale co? I w kukurydzę położyłeś. No a co, jakby się to skombajnowało i by się nie dość, się czkarnia popsuła, to jeszcze by się zapaliło i co wtedy? Zapomniałem o tym. Jaśko, czy ty dzieciaku kary nie znasz? Czy ciebie trzeba po łbie zdzielić? Zapomniałem. Dobra, chodź, bo nie mam do ciebie cierpliwości. Przepraszam. Chodź i rób normalnie jak człowiek. Nie, troszkę chce mi się płakać teraz. Ciocia na mnie nakrzyczała. No trochę nakrzyczałam, no bo ty musisz trochę karę znać. Zapomniałem o tym. Dobra, zapomniałem rób. O tym. Rób, dzieciaku, na tenty. Co? Pełne? A, dobra, no. O, dobrze, że zgasiłeś, gaś. I w spokoju proszę siedzieć. Co, idziesz ze mną? Idę, zobaczę. No to chodź, zobacz jak się cofa, ci pokażę. Zobaczę jak to chodzi. No, zobaczcie, jak ktoś tam kipruje i w ogóle, dobra? Ile bym dał, żebyś tu była, żeby ciebie móc znowu złapać za rękę. Znaczycie taką piosenkę? Znam, kurde, ja pamiętam. Młoda, kiedy byłam, to na zabawie się tańczyło. Ale to nowa piosenka jest. A, no ale ja jestem młoda. Stara. Młoda. Młoda, ja na zabawie, Jaśko, czasem jak potańcuję tu. To ciocie wyganiają, jak to się mówi. No tak, bo ja jestem za przystojna. Ciocia jest, nie powiem. Kieruj mnie tam, Jaśko, nie się patrzysz, kurwa. Ja lepiej cofnę, daj mnie. Nie. Mogę cofnąć? Pokażę, czy umiem. Nie, bo ja muszę sam. Kieruj mnie tam. Mogę. Kieruj mnie. Tu w lewo. Dobra, masz spróbuj. Bo ja już wiesz, oczy stare to nie widzę. Dawaj, chodź. No, dawaj, do tyłu, w prawo kręć, prawo, no, dobra. Tyłu, jeszcze. Ile? Dobra, kipruj, bo się MTZ kopie, kipruj. Jaśko, debilu, stój. Do przodu, bo będzie góra, do przodu. Jaśko, do przodu, bo będzie góra. Dobrze, zakopnął cię. O cholera. Jaśko, mówiłam ci. Podmokłe tereny, deszcze padały. No żeś cholera jasna. Łączę przyczepę, ciocia, łączę. W dupę węża, no. No. Podczep teraz, podczep. Mówiłam, grząskie tereny, bagna. Uważaj. Tam już jest. To nie, kurwa, cielak. Stój, bo poza Ziros wysypiesz. Dobra, odjadź. Ja to muszę ugnieść, czekaj. Bizonem lepiej. Tak, bizonem ugniatać. Ty mądry jesteś. Ursus jest. Samochodem? A no, samochodem można, co? Zostaw Ursusa! Ja będę umiatał! Ja będę umiatała samochodem! Samochodem nie można, ciocia mówiła. Można, ja mogę. Cholera się tu zmieścić? Wyjeżdżaj mi tym! Raz, nie ma tu ci tu! Jaśko, nie odwalaj maniany, mieliśmy robić, bo nie będzie pieniędzy. Jaśko, o nie, do Teresy. Czy widać? Do Teresy dzisiaj dzwonię. Ja na policję zadzwonię. A co ty na policję zadzwonisz? Za co? Nie krzyczy na mnie. Ale krzyk to element wychowania, Jaśko.
Żebyś ty za moich czasów był, to byś zobaczył, co to jest dostać kablem od prodzisia na przykład. Byś zobaczył, co to jest wychowanie, Jaśko. Nie to, co teraz te gnoje, robią co chcą. Na pewno. Dobra, starczy ugniatania. Ja idę do kombajnu. Idź do kombajnu, ja jadę na pole. Tylko muszę pojechać teraz tym samciochodem stąd. Dobra, jadź tam do kombajnu, rozgrzewaj już go powoli, ja zaraz będę. Ja tu zaparkuję. Dobra. I ruszamy. Jaśko, idziesz? Gdzie? Idziesz na te pole? Ja już jestem. A, to ty szybki Bill. Ja pobiegnę, ciocia, czekam, aż przyjedziesz. Dobra, ja już pędzę, TZ gotuję. Już jadę. A to cioci kombaj? To sąsiada akurat. Aha. Koleżka, to Zenon taki, on się pewnie podkochuje, ale udaje, że... Martyniuk? Nie, akurat nie. No ale wiesz, Jasiek, że te paliwo, co mu ukradłeś, to trzeba będzie zwrócić, nie? Ja nie zwrócę. Zwrócisz? Na pewno nie. No ja to... Jadłam dla cioci. A, no dobra, to nie trzeba jednak. Teraz dawaj, ciocia, tu się przebijemy, dobra? Jak? O tutaj, o. Tędy może. No dobra. Tylko może. I tu... Tylko ostrożnie, poczekaj, bo ja muszę jechać za tobą równo. Dobra. Dawaj, no ja będę środkiem jechała na razie, a zaraz za tobą. Ja tylko ten, odpiszę koleżance, dobra? No tylko uważaj, powoluśku. Ej, ej! Jasiek! Nie, nie gadaj, Jasiek. Jasiek! O kurde, ciocia, przepraszam. A czemu, Jasiek! Czemu się wyłączył? Jasiek, header urwałeś! Jasiek! Pokemonie, jak bity! Ja nie chciałem, ale jak to się ten... Zobacz, że drzewo się w talerze wbiło, header odpadł, Jasiek! Ty wiesz, ile kosztuje taki New Holland? Ja tylko telefon wyciągałem, musiałem odpisać. Jasiek! Ten telefon, to co możesz teraz, wiesz co? O kostkę rozbić! Ciocia, daj mi te 150 zł, bo... Jaśko, 150 zł! Teraz to trzeba 100 tysięcy, żeby to naprawić! 100 tysięcy, a nie 150 zł! Jak to się stało? Jaśko, 100 tysięcy! Gdzie ty idziesz? Gdzie biegniesz, gnoju? Widzowie, ja nie mam sił na tego ściela. Zobaczcie, co on zrobił. Czekajcie, ja zobaczę, czy w ogóle on odpala ten New Holland. No nie ma szans, w ogóle tak jakby coś zblokowane było. Wiecie, tutaj te wszystkie noże i w ogóle może coś się powyginało, to się blokuje i nie wiem, no. No zobaczcie, że aż header odpadł, nie da się nawet go podczepić już, nie ma szans. Wszystko jest pogięte. I to wszystko przez drzewo, nie no. Ciekawe, ile to będzie kosztować, trzeba się skontaktować z jakimś mechanikiem. Nie wiem, widzowie, napiszcie mi, co ja mam zrobić, ja nie wiem. Ja nie wiem, co ten gówniarz koleżance on odpisywać. Przy drzewie jedzie, on będzie koleżance odpisywać, przygłupek mały. Nie, dobra, ja kończę ten odcinek. Do widzenia, widzowie, trzymajcie się.